Rozpoczął się kolejny już sierpniowy turnus wakacyjny dzieci z placówek kulturalnych w Wileńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początek tygodnia miał charakter organizacyjny. Dzieci zapoznały się z regulaminem placówki i zasadami bezpieczeństwa. Spotkały się również ze starszą sierżant Moniką Klonowską. Tematem wiodącym policyjnej prelekcji były bezpieczne wakacje, czyli aktywny wypoczynek i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, nieufność wobec nieznajomych oraz bezpieczeństwo w sieci. Nie zabrakło także wspólnych zabaw integracyjnych. Gwoździem programu okazała się gra w gorącego ziemniaka oraz zabawy z chustą animacyjną i kolorowe piłeczki. We wtorek dzieciaki wybrały się na film do kina. Po seansie była jeszcze wizyta w pizzerii, gdzie odbyły się gastronomiczne warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci przygotowały własną oryginalną pizzę, a następnie oczywiście ją zjadły. Było pysznie. Środa z kolei była dniem wyjazdowym. Odbyła się wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Bocianie Gniazdo w Chruścinie. Malowniczy teren i mnóstwo atrakcji sprawiły, że dzieci się nie nudziły. Arleta Tus, właścicielka gospodarstwa, dołożyła wszelkich starań, by goście spędzali aktywnie czas i mieli moc atrakcji. Tata 20 lat temu postawił kiedyś słup na placu z nadziei, że przylecą tu bociany. No i tak w oczekiwaniu na te bociany po roku czasu udało się, bociany do nas przyleciały i słup stoi tak gdzieś na środku placu i co roku przylatują do nas bociany, co jest wyznacznikiem naszego sukcesu tutaj i dlatego nazwa jest Bocianie Gniazdo. Poszerzyliśmy naszą ofertę właśnie Odmuchany Zamek. Znaleźliśmy pana, który maluje nam dzieciaki, malowanie twarzy mamy dla dzieci. Mamy karmienie zwierząt, mamy krowy, lamę, osła. Co tam jeszcze? Mamy kózki, takie bardzo podobne do piesków, bo mają takie długie uszy. No i osiołka mamy i jednego muła, tak. Zrobiliśmy też boisko do gry dla dzieciaków, jest boisko do siatki, no i trampolina stoi. No i będziemy starać się jeszcze poszerzać naszą atrakcję, ale zobaczymy jaka będzie potrzeby. Dzieci poznały historię rodziny Łopuchinów, rosyjskich arystokratów zamieszkujących w Chruścinie i zobaczyły pałac Łopuchina. Kolejnym punktem wycieczki była cerkiew świętego Jerzego, zwycięzcy w Chruścinie. Za pałacem 100 metrów płynie Prosna, wschód-zachód i na wysokości naszej agroturystyki, gdzie jesteśmy, Prosna ma zakręt, to się inaczej nazywa fachowo, ale ja mówię tak jak do dzieci. Zakręt ma Prosna i płynie południe, północ. Na Wieruszów, Kalisz, aż tam pod Jarocin, tam wpada do Warty i na tym się Prosna kończy. Ale w tym zakolu Prosny, te ziemie, to jak nie było Polski, to był zabór ruski. Za Prosną był zabór pruski. A tu był zabór ruski, jak już powiedziałem. Naszym plusem jest to, że my nie mamy sąsiadów. Nasi najbliżsi sąsiedzi są około kilometra, także mają spokój, nikt im tutaj nie przeszkadza. Także myślę, że to jest duży plus. Jest to na pewno ciężki kawałek chleba, bo jeżeli chodzi o zwierzęta, to tak jak mówimy, świątek, piątek czy niedziela, trzeba przy nich być. Już teraz myślimy, jak sobie ludzie jeżdżą na wakacje, my myślimy o tym, że trzeba im dać jeść już zimą, że trzeba po prostu zapewnić im jakąś tam siano i śrutę i tak dalej. No jest ciężko, ale no mamy też przyległe 14 hektarów, które uprawiamy. Mamy na tym własne zboża i trawy. No i staramy się w międzyczasie tak zwanym ktoś mi pomaga, kogoś zawołam, po prostu dla tych zwierzaków naszykować jedzenie. Najwięcej radości sprawiło wszystkim zjeżdżanie z dmuchańca, podjadanie przygotowywanych smakołyków, malowanie twarzy i karmienie zwierząt. Przyjaźka tym traktorem i jeszcze była taka śmieszna historia, że niektórzy zamiast wzięcie cukru, to wzięli sól i sobie posoli herbatę. Akurat mnie to nie spotkało, na szczęście. A jak spędzacie czas na dużej sali? Co robicie ciekawego na dużej sali, jak jesteście w środku? Układamy koraliki. A wczoraj bawiliście się jeszcze w jakieś zabawy, pamiętacie? Co teraz? Tak. Co to było? Kto pamięta? Wczoraj bawiliśmy się, że niektórzy dokładnie to się ode mnie zaczęło, że wzięłam taką do tenisa. I pani akurat rozsypała wtedy piłeczki, więc podbijałem i zaczęliśmy się miotać tymi piłeczkami, a tak to najczęściej gram w piłkę nożną. Pod koniec tygodnia na wakacjach w spółdzielczych placówkach była jeszcze wycieczka do sieradzkiego Figloraju i wizyta w Krzepicach, ale o tych wakacyjnych atrakcjach opowiemy już w przyszłym tygodniu w naszym wakacyjnym raporcie.